Witam Państwa, Michał Trześniewski. Trwa Marsz Niepodległości. Manifestanci wyruszyli przed 15 z Ronda Dmowskiego i idą w kierunku Błoń Stadionu Narodowego. W Marszu Niepodległości licznie biorą udział także klubowicze Gazety Polskiej, a my witamy się z naszym pierwszym gościem. Jest z nami pan Marian Kowalski, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, w tegorocznym Marszu Niepodległości, zresztą tak samo było rok temu, licznie biorą udział kluby Gazety Polskiej. Przenieśmy się na chwilę właśnie do sektora klubowiczów. Widać tutaj dziesiątki, ale raczej bardziej nawet setki tysięcy ludzi. Chyba jedna z największych manifestacji. Zobaczymy jeszcze zdjęcia z góry, ale to gigantyczne poruszenie. I pewnie nie jest to przypadek. Ludzie są przejęci tym, co się dzieje, próbą ukradzenia nam Polski, ukradzenia nam niepodległości, ukradzenia nam wolności, oddania polskiej niepodległości w ręce polityków niemieckich i brukselskich biurokratów. Wielkie zagrożenie, któremu ludzie chcą się przeciwstawić, a jednocześnie pamiętają, ile nasi ojcowie włożyli w to, żeby tą niepodległość odzyskać. Pośród tych biało-czerwonych flag jest też bardzo dużo flag klubu Gazety Polskiej. Transparenty klubu Gazety Polskiej ciągną się przez setki metrów, są w różnych miejscach, to jest ten główny sektor, ale widziałem wzdłuż całego marszu, no to są tysiące klubowiczów. To jest, ruchy Gazety Polskiej są dzisiaj największym aktywnym ruchem w Polsce, jeżeli w ogóle nie w Europie. I w tej chwili rzeczywiście bardzo mocno zaczyna ich przybywać. Ludzie się zgłaszają, zakładają nowe kluby, widać, że jest taka potrzeba. To była oczywiście wypowiedź prezesa Tomasza Sakiewicza przed wyruszeniem pochodu, przed uroczystym rozpoczęciem Marszu Niepodległości, co nastąpiło przed godziną 15. Natomiast my rozmawiamy z panem Marianem Kowalskim, publicystą. Panie redaktorze, zapytam na początku, czy pan bywał na Marszach Niepodległości? Jeżeli tak, to jak pan pamięta atmosferę z tamtych wydarzeń? No oczywiście, że bywałem, zwłaszcza zarządów tego towarzystwa, które znów chce Polską zarządzać. To były, powiem tak, bardzo ryzykowne wyprawy do Warszawy, wszyscy Państwo pamiętają. Widziałem to spalenie budki, tę prowokację zorganizowaną przez resort spraw wewnętrznych. Byłem tam, widziałem wszystko z bliska. Udało mi się wcześniej zapobiec prowokacji, która miała doprowadzić do rozbicia i spacyfikowania marszu. Bywałem wiele razy, no od kilku lat bywam sporadycznie. W tym roku nie pojechałem, muszę Państwu powiedzieć, że szczególnie no akurat nie mam powodu do świętowania. Chyba Państwo mają podobne odczucia, niemniej jednak popieram i będę popierał inicjatywę Marszu Niepodległości. No właśnie, panie redaktorze, bo te środowiska, które sprzeciwiają się Marszowi Niepodległości, chodzi mi o silne środowiska medialne czy polityczne, wiadomo o kogo chodzi, oni twierdzą, że marsz promuje tak negatywne zjawiska jak rasizm, jak antysemityzm, jak szowinizm wszelkiej maści. Natomiast być może tak nie jest. Ja oczywiście wiem, że tak nie jest. Co promuje Marsz Niepodległości? No właśnie, dla krytyków marszu najbardziej wstrętne jest to, że w jednym miejscu może się spotkać duża grupa polskich patriotów. Każda forma zorganizowania społeczeństwa tego, które czuje ducha polskości, jest dla tamtego towarzystwa rzeczą niepokojącą. Tak było za komuny, rozpędzali manifestacje Solidarności. To zupełnie ci sami ludzie. Przecież pamiętają Państwo, że zarządów Gronkiewicz-Walc, no to tak zwanym bezpieczeństwem w Warszawie zajmowała się pani, która pracowała w bezpiece za komuny. Tak cała Warszawa w ogóle jest w rękach rozmaitych mafii ubeckich do dzisiaj. I dla nich Polacy, którzy kochają Polskę, chcą dobra Polski, chcą, żeby państwo polskie było suwerenne, to dla tamtych ludzi jest po prostu groźne. I będą zawsze walczyć z każdą formą samoorganizacji polskiego narodu. Co ciekawe, być może śmieszne, ale poruszmy na sekundkę ten wątek. Dzisiaj próbowali blokować marsz tak zwani aktywiści klimatyczni ze strajku klimatycznego. Położyli się w poprzek Alei Jerozolimskich i nie chcieli dopuścić, żeby w ogóle ten marsz się odbył, żeby przeszedł ulicami Warszawy. Na szczęście zostali sprawnie usunięci z drogi przez policję. Natomiast jak pan patrzy na takie próby blokowania marszu przez środowiska klimatyczne? Że tak powiem. I z drugiej strony można dodać, dlaczego ludzie, którzy chcą dbać o klimat, nie mogą być polskimi patriotami, tylko muszą właśnie tego typu inicjatywom jak Marsz Niepodległości się sprzeciwiać?
rozmaite takie grupy ekologiczne, prouchodźcze, obrońcy tak zwanych praw człowieka, swoiście pojmowanych, to są po prostu lewackie bojówki, które dla naiwnych ludzi fajnymi hasłami uprawiają antypolską działalność. Tam, gdzie się ma budować jakiś, powiedzmy sobie, no teraz to lotnisko, czy kiedyś autostrady, no to oni się kładli, nie pozwalali. Polska zawsze jest przez nich sabotowana. To jest piąta kolumna innych państw. Ubolewam, że to całe towarzystwo nie zostało za rządów Prawa i Sprawiedliwości odpowiednio prześwietlone, ponieważ robią krecią robotę, ogłupiają młodzież, a przede wszystkim psują obraz Polski w świecie. To są organizacje często finansowane przez siły zewnętrzne. No i no, chociaż widzieli państwo, jeden niestety udało się przypadek taki wyjaśnić, to ci rzekomi obrońcy tych uchodźców ze strony białoruskiej okazali się zwykłą mafią przemytniczą. Tak samo jest z tymi gagatkami. Zresztą samorząd warszawski, nie tylko warszawski, nie szczędzi środków na hodowanie rozmaitych takich lewackich bojówek. Szanowni państwo, zobaczmy teraz wypowiedź ministra Antoniego Macierewicza tuż przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości. Witam państwa serdecznie, witam państwa na tle tej największej chyba demonstracji niepodległościowej, jaka była w ciągu tych ostatnich 30 lat. Nieprawdopodobnie dużej, nie tylko nieprawdopodobnie dużej, ale też obejmującej całą Polskę. Tutaj są przedstawiciele wszystkich miast, wszystkich wsi, wszystkich środowisk polskich, a także wszystkich pokoleń. Zarówno są wręcz dzieci małe, jak i młodzież i ludzie starsi. No może nie aż tak starsi jak ja, może mniej jest 75-latków, ale są ludzie także ci, którzy pamiętają walkę o niepodległość, którzy pamiętają, jak trzeba było bronić się przed sowiecką agresją po 1945 roku, jak Narodowe Siły Zbrojne sprawiły, że Polska była skutecznie broniona po to, żeby odzyskać później niepodległość po 1991 roku, wtedy kiedy był rząd Jana Olszewskiego, który zaczął budować niepodległość. No właśnie, dzisiaj możemy się tak w zasadzie też policzyć, zobaczyć ilu nas jest. To też także sygnał wysłany z Polski do Europy, do świata. To prawda, właśnie się policzyliśmy, właśnie się liczymy i myślę, że ta wielka demonstracja obecna przekształci się w świadomość narodową, świadomość niepodległościową we wszystkich środowiskach polskich, zarówno obywatelskich, a zarówno jeśli chodzi o wiek, jak i jeżeli chodzi właśnie o miejsca, bo teraz świadomość niepodległościowa jest absolutnie konieczna. Jest konieczne zagrożenie, jakie niesie ewentualny rząd pana Tuska. To byłoby, gdyby ten rząd rzeczywiście powstał, to byłoby olbrzymie zagrożenie, że polskie przedstawicielstwo zgodzi się na likwidację niepodległości, co chce zrobić Unia Europejska. My na to nie pozwolimy. Chodzi o to, żeby wszędzie, w całej Polsce były środowiska, które będą zdolne przeciwstawić się ewentualnej likwidacji niepodległości. Musimy mieć świadomość, że rzeczywiście w ciągu najbliższego roku takie zagrożenie stanie przed nami. Dlatego musi być taki rząd, który temu się przeciwstawi. Musi być taki naród, który się temu przeciwstawi. Muszą być takie środowiska młodzieżowe, ale też i ludzi starszych, które się temu przeciwstawią. Nie wolno się zgodzić na niepodległość. Nasi przodkowie musieli walczyć. My nie musimy walczyć bronią. Musimy walczyć świadomością, musimy walczyć organizacją, musimy walczyć stanowiskiem społecznym. To jest ciekawe, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak prominentni jak Antoni Macierewicz, biorą udział w Marszu Niepodległości. To chyba dobry znak, panie redaktorze. Oczywiście, że tak. Jak gdy jeszcze byłem działaczem Ruchu Narodowego i brałem udział aktywny w organizowaniu Marszów Niepodległości, zawsze byłem za tym, żeby środowiska Gazety Polskiej czy inne patriotyczne były nie tylko współuczestnikami, ale współorganizatorami Marszu Niepodległości. No różne były do tego, powiedzmy, podejście organizatorów na różnych etapach. Niemniej jednak to trzeba tej redaktora Sakiewicza w tej opinii wesprzeć. Dzisiaj kluby Gazety Polskiej
powinny stać się znowu tym jądrem samoorganizacji Polaków, tak jak Solidarność w czasach komuny. Nie ma lepiej zorganizowanej struktury posiadającej własne media, no, bądź co bądź jakąś reprezentację polityczną. To trzeba poszerzyć. Zawsze za tym optowałem i na klubach Gazety Polskiej, na działaczach, na tych zwolennikach niepartyjnych spoczywa się wielka odpowiedzialność. No właśnie, bo zdaje się, że organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości, przypomnę, że Robert Bąkiewicz nie jest już prezesem marszu, został usunięty z tego stowarzyszenia, jak mówi, bezprawnie na początku roku. W każdym razie organizatorzy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości upierają się przy tym, żeby to był marsz w zasadzie jednego środowiska, tak mi się wydaje, tak czytam ich wypowiedzi. Natomiast, jak rozumiem z tego, co pan redaktor mówi, lepiej byłoby, gdyby to był marsz, gdyby to był pochód wielu środowisk, ale takich, które są nastawione propolsko-patriotycznie. Tak, ja od początku miałem zastrzeżenia co do tych ludzi, którzy, no raz, że mówię, że zniszczyli ruch narodowy, tę dziwaczną formułę Konfederacji zawiązali z ludźmi, których przedtem z którymi nie chcieli współpracować i tamci byli słabi. Tak, teraz to już się okazało, że są ich partnerami. Usunęli Roberta Bąkiewicza tutaj. Muszę powiedzieć, że z Robertem Bąkiewiczem mieliśmy rozmaite nieporozumienia przez ostatnie lata, ale jesteśmy teraz w bardzo dobrych relacjach. Uważam, że został skrzywdzony przez sąd i przez swoich tych konkurentów do zarządzania Marszem Niepodległości. Także życzę mu wszystkiego najlepszego. Rozmawialiśmy ostatnio i nie tracimy nadziei na to, że będziemy jeszcze mieli wpływ na to, co się w Polsce dzieje, bo potrzeby są wielkie. Także ja, niezależnie od tego, kto sobie chce ten Marsz Niepodległości zawłaszczyć, apeluję, żeby nie pozwolić tego przejąć ludziom, dla których osobiste kariery są ważniejsze niż rzeczy po prostu najwyższego rzędu. Tego nie można upartyjnić w żaden sposób. Robert Bąkiewicz będzie naszym kolejnym gościem, także zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Natomiast widzimy w tej chwili pochód, widzimy w tej chwili Marsz Niepodległości. Uczestnicy tej manifestacji wyruszyli przed godziną 15 z Ronda Dmowskiego i idą na Błonia Stadionu Narodowego. I to, co charakterystyczne, to, że widzimy biało-czerwone flagi, w zasadzie wyłącznie biało-czerwone flagi, a przy okazji manifestacji środowisk jeszcze opozycyjnych, ale takich, które niedługo najprawdopodobniej przejmą władzę, częściej widać flagi Unii Europejskiej albo tęczowe flagi. Ostatnio to troszeczkę zaczęło się zmieniać i te flagi biało-czerwone także się pojawiają, ale długo, długo było ich zdecydowanie mniej niż tych unijnych z 12 gwiazdkami i tych flag LGBT. Czy to dobrze, panie redaktorze, że widzimy wyłącznie flagi Polski, biało-czerwone barwy, a nie te niebieskie związane z Unią Europejską? Ależ oczywiście, ja byłem szczerze, należę do tej grupy osób, przyznaję się coraz więcej na szczęście do tego, par więcej osób istotnych na naszej scenie politycznej, że byłem przeciwko Unii Europejskiej. Ale przyznaję się do tego inne osoby teraz, bardzo dobrze. Uważam od początku ten projekt za niebezpieczny dla Polski, że Polacy byli oszukiwani. Nie było wolności mediów wtedy, tak jak teraz. No, to zdajemy sobie sprawę z tego, że możliwości informowania Polaków były ograniczone. I widzimy, do czego to prowadzi. Do próby sklecenia jakiegoś nowego Związku Sowieckiego, tym razem pod auspicjami Niemiec, a nie Rosjan. Ale to robią po prostu komuniści, mają patronów komunistycznych, metody komunistyczne. Już widzą państwo, że co tu dużo mówić, w tym tygodniu na zamówienie pseudosądu polskiego, działającego z inicjatywy przestępcy komunistycznego, Parlament Europejski wprowadził cenzurę w internecie. To już mniejsza o te immunitety, prawda? Mniejsza, ale zwróćcie państwo uwagę. Oni po prostu wprowadzili już cenzurę w zasadzie w całym internecie. Jednym głosowaniem tego dziwacznego tworu, jakim jest Parlament Europejski, zdominowany przez komunistów, agentów Putina i agentów szejków arabskich. To jest dla nas, dla Polski teraz próba, tym bardziej, że jak mówię, Polacy sobie wybrali taką ekipę, która nie kryje swojego planu utworzenia z Polski kolejnej Republiki Radzieckiej, tym razem pod zarządem brukselsko-niemieckim. To jest dla nas bardzo niebezpieczne i myślę sobie, że przy możliwościach tego towarzystwa
Tym razem możemy się pożegnać z niepodległością tak dyskretnie, że wielu jeszcze nie dość, że nie zauważy tego, ale będzie się z tego bardzo cieszyć, zwłaszcza, że wiemy, że skłonności części mieszkańców, no nie powiem Polski, tak jak oni mówią, ten kraju, to są takie, że nie dość, że Polskę są gotowi zdradzić za kawałek pizzy, to jeszcze uważają, że postępują szlachetnie. Dodam, panie redaktorze, że żadna duża siła polityczna w Polsce nie jest za tym, żeby wychodzić z Unii Europejskiej. No przede wszystkim także nie jest za tym Prawo i Sprawiedliwość, ale Prawo i Sprawiedliwość, i to jest inne niż to, co reprezentuje na przykład Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne centralizacji Unii Europejskiej. Wiemy, że teraz jest przygotowywana zmiana traktatów w Unii Europejskiej, popierana przez główne siły w Parlamencie Europejskim. Ta zmiana ma doprowadzić do tego, że Unia stanie się taką parafederacją, taką quasi-federacją. Natomiast dzisiaj... Panie redaktorze, jeśli mogę, Unia federacją już jest w tym momencie, także bardzo bym prosił, żebyśmy tego pilnowali. To już jest federacja. Teraz to ma być tak jak w Związku Radzieckim. Będą te republiki, ale będzie rządziła centrala, wąska klika ludzi wpływowych, którzy będą używali także służb specjalnych do spacyfikowania niepokornych. I to widzą państwo, próba tworzenia jakiejś rzekomej europejskiej armii, czyli Eurozomo. Już można za poglądy wykluczać polityków, prawda, pozbawiać się immunitetu. To już jest. A że mamy tutaj zakusy na zarządzaniem najważniejszymi obszarami państwa, no to już tego nikt zupełnie nie kryje. I oczywiście ja to biorę na siebie, bo ja nie należę do żadnej partii politycznej. Ja jestem przeciwko Unii Europejskiej. Uważam, że w tym kształcie zagraża nie tylko suwerennemu państwu polskiemu, ale w ogóle cywilizacji europejskiej. To jest tak niebezpieczny projekt, że przy tym Związek Radziecki to, powiedzmy sobie, liberalna demokracja. Tamci nie mieli takich możliwości ani inwigilacji, ani uniemożliwienia funkcjonowania swobodnego. Ci mają w narzędziu takie mechanizmy, że mogą pozbawić ludzi po prostu środków do życia z dnia na dzień i wcale ich nie trzeba wsadzać za druty kolczaste. Tak to działa i, moi drodzy, zdolność oporu społeczeństw europejskich jest żadna. Skoro jedną decyzją rządu holenderskiego 1/4 gospodarstw rolnych poszła do likwidacji i tam nikt się nie buntował, skoro Niemcy nie mogą spokojnie wyjść na ulicę i nie bardzo się buntują, skoro Francuzów można sprać na kwaśne jabłko, no to jak tu można z tym reżimem walczyć? Rosjanie nie mieli takich możliwości podbijania swoich satelickich państw, dlatego Polacy przetrwali ten reżim i inne narody. Tymczasem tutaj stoimy w obliczu tak śmiertelnego zagrożenia, zwłaszcza, że, moi drodzy, co tu dużo mówić, społeczeństwa, także polskie, w znacznej części jest wynarodowione, pozbawione fundamentu, chociażby takiego jak religia, to są ludzie niewierzący w nic i myślę sobie, że z takimi ludźmi można zrobić wszystko, po prostu na przykład szantażując ich finansowo, czy grożąc wyrzuceniem z pracy. W dzisiejszych warunkach sklecenie nowego Związku Sowieckiego Europejskiego to jest no, na pstryknięcie. I powiedzmy sobie szczerze, Polska w XVIII wieku też została rozebrana metodami, można powiedzieć, politycznymi. Przecież nikt nas tutaj na początku wcale nie zawojowywał. Wystarczyli zdrajcy i odpowiednie procedury. Na pewno zmiany w traktatach Unii Europejskiej wiążą się z wieloma zagrożeniami. Natomiast dzisiaj sprawdzałem, co piszą na Onecie. Jest to medium należące do niemiecko-szwajcarskiego koncernu. To medium Onet tak dosyć szczegółowo relacjonuje Marsz Niepodległości. Oczywiście skupia się na tych negatywnych wątkach głównie. Natomiast co pisze Onet? Pisze, że dzisiaj z okazji Dnia Niepodległości suwerenna Polska, partia suwerenna Polska, postanowiła ponownie zaatakować Niemcy i Unię Europejską. Chodziło o to, że suwerenna Polska dzisiaj napisała w swoich mediach społecznościowych, że przygotowywane zmiany w traktatach Unii Europejskiej to w rzeczywistości likwidacja państwa polskiego i powołanie państwa europejskiego. Także, mówiąc żartobliwie, trwa atak suwerennej Polski na Niemców i Unię Europejską. Pan redaktor mówi, że już w tej chwili Unia Europejska ma bardzo dużo władzy, jak rozumiem według pana redaktora za dużo, ale te zmiany traktatowe idą w kierunku wzmocnienia, zdecydowanego wzmocnienia Unii Europejskiej kosztem państw członkowskich, w tym Polski. To nie chodzi o wzmocnienie Unii Europejskiej, bo osłabione narody i państwa będą po prostu
częścią jakiegoś reżimu, bo to tylko ta klika, grupa trzymająca władzę marksistowska, która w zasadzie stosuje metody zupełnie niedemokratyczne, chce przejąć całkowitą władzę i nikt jej nic zupełnie nie zrobi. Problem w tym, że oni sobie zorganizowali. No może tak, zróbmy taki eksperyment, prawda, historyczny. Hitler zaniedbał coś takiego jak stworzenie partii na przykład proniemieckiej w Polsce, nie miał możliwości przejęcia polskich mediów, agentura niemiecka była wychwytywana, prawda? No i dlatego nie zdołał na ducha w Polakach zgasić. Inne narody miały nad Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych były partie nazistowskie, które chciały kolaborować z Hitlerem, prawda? Także Niemcy tym razem odrobili lekcję, założyli sobie swoje ekspozytury, o których wszyscy doskonale wiemy, które nie marzą o niczym innym jak o tym, żeby Polska stała się taką nieodłączną częścią tego projektu. Ale wyjdźmy krok dalej, panie redaktorze, bo ja wiem, że Unia Europejska na pewno nie będzie trwać, prawda, 1000 lat, to sobie wybijmy z głowy, targana konfliktami wewnętrznymi. Niemcy kombinują, że co będzie po rozpadzie, tak. Gdy powstanie już ta Piąta Rzesza, czyli Niemcy odzyskają utracone terytoria, to oni chcą przytrzymać Polskę przy sobie. A przynajmniej znaczną część utraconych w wyniku II wojny światowej terytoriów i ku temu zmierzają. Czy sądzą państwo, że ci samorządowcy, ci słynni z tamtych terenów, to będą mieli coś przeciwko temu? Czy Polacy z tamtej części Polski na zachodzie będą mieli coś przeciwko temu? Tu stoimy w obliczu takiego właśnie scenariusza, że Niemcy według mnie idą krok dalej i się przygotowują do upadku Unii Europejskiej i do odzyskania swojej pozycji w terytoriach sąsiednich. Panie redaktorze, taki wątek proponuję stricte polityczny jeszcze poruszyć. Mianowicie w 2013 roku w trakcie Marszu Niepodległości miała miejsce pamiętna sytuacja, mianowicie spłonęła budka na terenie ambasady rosyjskiej, czy przy ambasadzie rosyjskiej. To wywołało wręcz międzynarodowy skandal. Oskarżano narodowców, czy po prostu uczestników Marszu Niepodległości o to, że są faszystami, agresywnymi i tak prowokatorami i tak dalej. A tymczasem, jak potem okazało się na taśmach, w ramach tak zwanej afery taśmowej, okazało się, że to Bartłomiej Sienkiewicz, czyli minister spraw wewnętrznych, ówczesny minister w rządzie PO-PSL, zlecił celowe podpalenie tej budki przez swoich jakichś zamaskowanych policjantów po to, żeby no, wywołać jakieś takie zamieszanie w trakcie marszu. I teraz słyszymy, że Bartłomiej Sienkiewicz ma ponownie być ministrem w rządzie Donalda Tuska. To są na razie oficjalnie informacje nieoficjalne, ale mówi się o tym, że Sienkiewicz wraca właśnie na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Jakby pan redaktor to mógł skomentować. Ja tam byłem, wtedy widziałem, jak to się działo. Zanim marsz doszedł do tego miejsca, do tej budki, to policja stała wzdłuż ogrodzenia ambasady i budkę miała za plecami. A jak marsz się zbliżył, to stanęła w poprzek ulicy i zatrzymała marsz. To oznaczało, że wtedy już przygotowali wszystko i była duża liczba osób, które zatrzymana mogła tam rozmaite psikusy płatać. No to się okazało, to była prowokacja, tylko pretensje, bo w telewizji Republika niejednokrotnie podnosiłem kwestię ukarania Sienkiewicza za to. Nie stanął przed Trybunałem Stanu, to jest zaniedbanie, przecież te rozkazy nie były na gębę. Kto się wykonywał i niestety tutaj mamy zaniechanie rządu Prawa i Sprawiedliwości na tej linii. Trzeba było tych ludzi po prostu pociągnąć do odpowiedzialności. A teraz oni będą pisowców włóczyć po sądach, czego już nie ukrywają nawet ten prawda, katalog porozumienia tego, który przedstawili wczoraj, ta umowa koalicyjna. Już mówi, że oni będą dobierać się do skóry tym, którzy im się nie podobają przed sądy i prokuratury i mają przygotowani ludzi. To jest jeden z błędów rządów Prawa i Sprawiedliwości, że przestępców będących w naszej klasie politycznej pozostawili bezkarnymi. Panie redaktorze, wróćmy teraz troszeczkę, czy przejdźmy teraz do spraw historycznych, ale także społecznych. Mianowicie 105 lat temu, 11 listopada 1918 roku, jak wiemy, Polska odzyskała niepodległość i ta data została tak symbolicznie wyznaczona na ten dzień, w którym obchodzimy odzyskanie niepodległości. Wiemy, że odzyskiwanie suwerenności to był proces związany z tym, że wybuchła I wojna światowa, pojawiła się szansa dla
Polski. W wyniku tej I wojny światowej upadły trzy mocarstwa, trzy imperia, które niewoliły Polskę, które dokonały zaborów naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o ten taki aspekt społeczny, poza tą wielką grą geopolityczną, to wiemy, że to polski patriotyzm, nastawienie mas polskich doprowadziło do tego, że Polska mogła uzyskać niepodległość. I pytanie, czy teraz ten patriotyzm również jest potrzebny. Wtedy był konieczny do tego, żeby odzyskać niepodległość. Natomiast teraz w świecie takim konsumpcyjnym, zglobalizowanym, w świecie otwartych granic, czy patriotyzm jest już passé, czy wręcz odwrotnie? No, patriotyzm nie jest passé. Zobaczcie Państwo, co się dzieje na przykład teraz w Palestynie. No to i Izraelczycy, i Palestyńczycy, no proszę im powiedzieć, że patriotyzm jest niepotrzebny. Proszę powiedzieć ukraińskim obrońcom ojczyzny, że patriotyzm jest niepotrzebny. Ktoś, kto tak mówi, nie ma w domu telewizora albo jest po prostu oszustem. No i to też się nie stało wtedy. No ja, tylko moja rodzinna historia, przecież moi przodkowie pochodzili spod lubelskich wsi. No i co, mój dziadek, gdy miał 15 lat, kończyła się wojna, uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy tutaj w Lublinie austro-węgierskich. To takie dzieciaki z okolic Lublina i z miasta organizowały Polskę. Rozbrajali żołnierzy, jak mówię, zakładali takie grupy samoobrony pilnujące porządku. Przecież to było państwo, teren był zanarchizowany, po wsiach łaziły rozmaite bandy dezerterów. Ludzie musieli się organizować, żeby nie dać się okraść lub zamordować. To robili takie dzieciaki, jak mówię. Potem, gdy już jako 16-latek, 17-latek mój dziadek zaciągnął się jako ochotnik na wojnę z Rosją bolszewicką. Także świadomość zwykłych dzieciaków, takich wiejskich nastolatków była gigantyczna. I to nie wynikało z jakiejś fanaberii, no nie było ani telewizji. Wielu z nich nie potrafiło czytać. Ale ci ludzie zdawali się sprawę z tego, że muszą sami być gospodarzami we własnym kraju, inaczej padną łupem z bujów. No i nieprzypadkowo tam też mogiły powstańców styczniowych na tej ziemi, o której mówię, są usypany kopiec na pamiątkę przemarszu wojsk kościuszki, usypali w czasie powstania styczniowego. Także my tu na Lubelszczyźnie, to dla nas patriotyzm nie jest jakaś tam, powiedzmy, moda szpan czy przejściowa fanaberia. To jest konieczność, to jest rozsądek, to jest rzecz, bez której nie dałoby się przetrwać. Ja powiem szczerze, gdy oglądam dzisiaj młodych ludzi, którzy no w zasadzie ich rodzice czy dziadkowie nie mieli do czynienia z jakimś przełomowym wydarzeniem historycznym, no bo na szczęście wojny nie było, no to oni nie mają na czym kształtować swojej postawy, no bo dla nich pierwszym szokiem jest to, gdy pojadą za granicę do pracy i się okaże, że traktowani są gorzej niż pracownicy z Pakistanu, prawda, czy z Indii, to wtedy jak to, my Polacy, Europejczycy, a tu nas tam ktoś źle traktuje w pracy. Także patriotyzm, ja mówię, to nie jest jakaś tam moda czy snobizm. Patriotyzm to jest konieczność życiowa, żeby przeżyć, już nie mówię żyć godnie. No właśnie, panie redaktorze, taką tezę postawię na bazie swoich obserwacji, że im starsze pokolenie, tym jest bardziej nastawione patriotycznie, tym wśród tego pokolenia jest więcej patriotów, bo wiadomo, że to różnie bywa, jeżeli chodzi o całość. To znaczy, że najmniej patriotycznie nastawiona jest młodzież, nastolatkowie i tak dalej, ci, którzy dopiero wchodzą w życie dorosłe. Nie mam tutaj jakichś badań socjologicznych, żeby potwierdzić swoją tezę, ale myślę, że wszyscy to widzimy gołym okiem. Z jakiego powodu tak się dzieje? Czy pan redaktor ma jakąś swoją diagnozę tej sytuacji społecznej? Oczywiście, młodzi ludzie żyją w warunkach dzisiaj komfortowych. Dzisiaj Polacy, ci wyhodowani na tak zwanym 500+, no nie zdają sobie sprawy z tego, jak, no, chociaż moje pokolenie, w jakich warunkach wchodziło w dorosłość, no, w latach 80. chociażby, to jest przecież zupełnie inny przedział zamożności. Ci ludzie nie zaznali głodu, nie zaznali zimnych kaloryferów, nie zaznali stania na przystanku godzinami w zimie, czy braku paliwa w samochodach, czy stania w kolejkach, żeby kupić kawałek mięsa. I są pod ochroną raz, że bez państwa, które zapewniło im dostatek i bezpieczeństwo w ostatnich latach, zwłaszcza 8, rodziców, którzy zapewniają im, prawda, pełną lodówkę i rozmaite gadżety ułatwiające życie. Także to człowiek w luksusie się demoralizuje. Niestety taka jest prawda. Dopiero trzeba dostać w skórę, żeby docenić, czym jest kawałek chleba, czym są ciepłe skarpety, prawda, czym są porządne buty, czym jest zapewnienie opału do mieszkania,
to człowiek niestety musi doświadczyć na sobie. Dlatego społeczeństwa Europy Zachodniej w dużej mierze stały się takie zupełnie bezbronne, bezradne. No to mi się przypomina wehikuł czasu Wellsa, prawda? Ci Morlockowie i Eloyowie. No, to jedni żyli kosztem drugich i hodowali w takich warunkach luksusu, czyjąc zupełnie bezbronnymi. Ja się niestety martwię, że tu szybko przyjdzie otrzeźwienie. Miałem kolegę na Ukrainie, kolegę, który też tam uprawiał kulturystykę za młodu, stąd go znałem. Odwiedzał mi kilka razy w latach 90., gdy Ukraina odzyskała niepodległość. Potem mi przesyłał zdjęcia już ze zbombardowanego Kijowa, ta ich siłownia zbombardowana. On sam już w okopach, drugi rok. Kto by uwierzył, że tak się potoczą losy narodu ukraińskiego? Czy sądzą państwo, że my możemy uniknąć takiego losu, jeżeli będą rządzić nami głupcy i zdrajcy, jeżeli nam rozmontują armię, jeżeli będą gasić ducha w Polakach? Jeżeli zdamy się na łaskę i niełaskę obcych stolic? Przecież powstania to nie była fanaberia z nadmiaru wolnego czasu. Wyciągnijmy wreszcie z tego wnioski. Panie redaktorze, być może to troszeczkę zabrzmi jak teoria spiskowa, ale czasem warto tak lekko prowokacyjnie podejść do różnych tematów, żeby wzmóc krytyczne myślenie. Mianowicie wiemy, że w tej chwili forsowana jest zmiana traktatów Unii Europejskiej, które mają na celu centralizację Unii, czyli przejęcie kompetencji, dotychczasowych kompetencji państw członkowskich. Z drugiej strony wiemy, że środowiska w Polsce, no przede wszystkim jest to w tej chwili partia polityczna, ona nazwie Lewica, chce likwidacji IPN-u. I czy za tą likwidacją IPN-u może kryć się taka no, zwykła polityczna zemsta, ponieważ IPN bardzo krytycznie podchodził i do komunistów, ale też do postkomunistów. Czy być może za tym też jest jakiś szerszy plan? Bo wiadomo, że im bardziej tak propolsko będą nastawieni nasi rodacy, tym raczej mniej skłonni będą do tego typu projektów. Tak, generalnie obecny obóz, ten rwący się do władzy, szeroki, przecież Platforma też tego nie ukrywa. Chcą też doprowadzić do tego, że polska szkoła będzie siedliskiem propagandy rozmaitych zboczeń seksualnych, a młodzież nie będzie znała historii. Jak młodzież nie będzie znała historii, no to nie uniknie rozmaitych błędów. To jest hodowanie takiego stada niewolników bezwolnych, którzy sami będą pchać się w paszczę lwa. Likwidacja IPN-u bądź instytucji, która no, także prowadzi szeroką działalność oświatową. No to świadczy o tym, że chcą, żeby Polacy no, uważali, że największym Polakiem to był Jaruzelski chyba, prawda? Czy Adam Michnik. Do tego to ma dążyć, także na to nie możemy pozwolić. CBA, no oni już napisali, zlikwidują, czyli głupców będzie łatwiej okradać. To po prostu na tym polega. Ja myślę sobie, że mocodawcy zagraniczni tej elicie rwącej się do władzy chcą pozwolić grabić Polaków za to, że sprzedadzą ojczyznę. Także będą takie instytucje likwidowane. Ja uważam, że kto chce młodzieży wybić z głowy znajomość własnej historii, chce po prostu doprowadzić tych ludzi do masowego, zbiorowego samobójstwa. Nie ma takiego narodu, który by osiągał sukces polityczny. Polityczny, wyrzekając się własnej historii. Czy Izrael by się odrodził po 2000 lat, prawda, czy ponad 2000 lat, gdyby Żydzi nie byli religijni, przez to nie znali własnej historii? Czy na przykład, no, wiele przykładów, Belgia, świeże państwo. No, dlaczego powstała Belgia? No, widać, taka była potrzeba, czy zjednoczenie Włoch. No, narody zdają sobie sprawę z tego, że państwo jest niezmiernie konieczne i fundament trzeba jakiś ufundować. Naród nie powstanie tak sobie, o, bo komuś się podoba. Musi być odniesienie jakieś do religii, do historii, do tradycji. No niestety, ja akurat należę do tego pokolenia, które chodziło do szkoły podstawowej w czasach Gierka. No i muszę państwu powiedzieć, tam też nas głównie uczono historii ruchu robotniczego, ale my mieliśmy rodziców i dziadków, którzy pamiętali Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa. Opowiadano nam w domach tak prawdziwą historię. Przecież święto 11 listopada było zakazane, 3 maja było zakazane, 15 sierpnia było zabronione. To w naszych domach przetrwała wiedza historyczna i tradycja rodzinna. Dlatego dzisiaj ten Marsz Niepodległości może iść, bo ci ludzie wiedzą, czym był 11 listopada dla naszych dziadów. Zostańmy jeszcze przy tym wątku dotyczącym Unii Europejskiej. On jest niezwykle ważny. Nawet wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że te zmiany
w traktatach Unii Europejskiej, które są teraz forsowane przez główne siły polityczne w Europie, to jedno z największych albo największe w zasadzie zagrożenie dla Polski. Te zmiany są szeroko zakrojone, nieraz omawialiśmy je na antenie telewizji Republika, więc nie będę wracał do samych zmian. Natomiast można tak do tego podejść być może, że idea państw narodowych to, patrząc tak historycznie, nie jest jakaś starodawna idea. Z drugiej strony często było tak, że były potężne imperia, w ramach których po prostu funkcjonowały różne narody i zdaje się, że może ta idea przyświeca teraz globalistom unijnym czy eurokratom po prostu. Więc chciałbym zapytać, na ile państwowość Polski jest ważna według pana redaktora także dla rozwoju, samorozwoju, zaspokajania aspiracji naszego narodu. Bo tak jak mówię, ktoś mógłby, jakby był na przykład eurokratą, argumentować z drugiej strony, że narody mogą rozwijać się w ramach większych organizmów, bo te większe organizmy polityczne, takie jak Unia Europejska, są w różnych tam aspektach bardziej sprawne. Ale być może jednak to państwa narodowe są tak naprawdę receptą na pomyślność funkcjonowania danej zbiorowości po prostu narodu. No to zdajmy sobie sprawę z naszej historii, czy dlaczego Polacy buntowali się przeciwko dominacji sowieckiej po II wojnie światowej. Dlaczego powstała Solidarność, dlaczego byli żołnierze wyklęci. Bo pod sowieckim, pod rosyjskim protektoratem Polacy żyli w biedzie, upodleniu i nie mogli po prostu rozwijać swoich ambicji. Żyli w gigantycznym więzieniu. Dlaczego Polacy nie chcieli żyć w państwie, w imperium Hitlera? Bo po prostu nie pozwolą im nawet żyć. Mieli być tanią siłą roboczą i przestrzenią życiową dla nadludzi. No, przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt nas nie weźmie, prawda, nie będzie nas okupował dla naszego dobra. To jest oczywista kwestia. I Związek Radziecki też się przecież rozpadł. Narody miały dosyć tego centralizmu, prawda? No i nie przetrwał. Jugosławia też się rozpadła. Nawet Czechosłowacja, bądź co bądź, tam nikt nikogo nie gnębił, ani Czesi Słowaków, ani nawzajem, a też uznali, że ich drogi powinny się rozejść. Każda próba takiego sklecenia kończy się tragicznie. No właśnie Jugosławia i to taka fałszywa narracja Spinellego, włoskiego komunisty, który mówił, że jak nie będzie państw narodowych, stworzy się Unię Europejską, to nie będzie wojen, bo tylko nacjonalizmy doprowadzają do nieszczęścia. Jednak pominął, nie mówił zupełnie nic o istniejącym wówczas Związku Radzieckim, który, prawda, nie zabezpieczył ani dobrobytu tym nieszczęsnym mieszkańcom swojego terytorium, nazwał ich obywatelami przecież, a jeszcze wojował z kim się da. To było najbardziej agresywne imperium w dziejach świata i wcale pozbawienie ambicji narodowych mieszkańców tego imperium nie spowodowało, że Związek Radziecki był jakąś oazą pokoju. No, szykowali się do wojny jądrowej, która miała zniszczyć w gruncie rzeczy cały świat, a odbywać się głównie na terytorium Polski. Tak, to są mrzonki. Ja oczywiście panie jestem, redaktorze, wejdę na chwilę w słowo. Przypomnę tylko, że trwa Marsz Niepodległości i w tym marszu licznie biorą udział kluby Gazety Polskiej. Widzimy w tej chwili baner klubowiczów. Warto to odnotować, że także środowisko Gazety Polskiej, środowisko również Telewizji Republika jest licznie reprezentowane na Marszu Niepodległości, Marszu Polskich Patriotów. Panie redaktorze, poruszę nowy wątek, ale on będzie też jakby dotyczył tego, o czym rozmawiamy już od kilku minut, mianowicie relacji Polska-Unia Europejska i jak ma do tego się nasza suwerenność. Mianowicie w tych sytuacjach historycznych, o których pan redaktor mówił, o tyle była trochę inna sytuacja niż teraz, że wtedy nie było tak dużych, powiem wprost, społeczności muzułmańskich w Europie. Nie było tak zmasowanej fali migracyjnej do Europy z innego kręgu cywilizacyjnego, mówiąc dyplomatycznie. Teraz wiemy, co dzieje się w Unii Europejskiej, wiemy, jak wyglądają stolice głównych państw Unii Europejskiej, głównych w tym sensie, że największych. Panie redaktorze, czy pozbawianie się tych kompetencji na rzecz Brukseli może oznaczać także w jakiejś przyszłości, być może nie aż tak bardzo dalekiej, że w Polsce będzie zmieniać się struktura etniczna z racji tego, że Unia Europejska jako decyzyjna, być może po zmianach traktatów, będzie napierać na to, żeby jak najwięcej migrantów po prostu do Unii Europejskiej ściągać. Nawet nie chodzi o jakieś polityczne decyzje w zakresie kwot, ale po prostu o takie zwykłe przyzwolenie na masową migrację. No właśnie w czasach komunizmu tego sowieckiego
proletariackiego, no to właśnie klasa robotnicza miała być takim siać ferment w społeczeństwach tradycyjnych, obalić je. Gdy ta ideologia zbankrutowała wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, no to ci eurokomuniści potrzebowali jakiegoś nowego, takich drożdży rewolucji. I do tego najlepiej się nadają właśnie ci nachodźcy, wyobcowani, nie mający za grosz szacunku dla tych państw, do których przybywają, wrodzy często wobec tych państw, mimo zamieszkiwania od dawna, rozsadzają tamtejsze społeczeństwa. No, niektórzy uzyskują coraz więcej praw wyborczych, czyli ułatwiają utrzymanie się przy władzy tych eurokomuchów. Także to jest właśnie ten desant, to nie wynika wcale z powodów ekonomicznych, bo to często przyjeżdżają ludzie wyposażeni w rozmaite drogie gadżety i stać ich na daleką podróż, a tylko to jest celowy taki plan doprowadzenia do Europy dużych mas ludności, które spowodują, że bunty tych tubylców, nas Europejczyków będą niemożliwe, oni będą przeciwko nam używani, gdy będą już w dużej liczbie, będą nas po prostu zastraszać, nie będziemy mogli wychodzić z własnych domów, nabywają praw obywatelskich, utrzymując tych eurokomuchów przy władzy. I właśnie to jest potrzebne, żeby zdemolować nasz ład cywilizacyjny. I Europa, jaka by nie była, prawda, no to jednak ma te korzenie chrześcijańskie, czyli nawet ludzie niewierzący wyznają pewien katalog wartości, także nie wolno kraść, tam, prawda, robić innych świństw, ale dla tych przybyszów taki katalog wartości jest zupełnie obcy. Na przykład nasz katalog wartości mówi o tym, że trzeba tak samo dobrze traktować każdego człowieka, a nie tylko tego, kto wyznaje tę samą religię, którą my wyznajemy, a wiemy, jak to jest w przypadku innych dużych religii monoteistycznych, szczególnie jednych. Takiego pojęcia jak tolerancja, prawa kobiet, poszanowanie mniejszości religijnych czy etnicznych, no to co oni robią u siebie, chociażby jak mówię, to co widać się dzieje na pograniczu Izraela i Palestyny, no to może mieć dokładnie to samo tutaj, no przecież obrazki z miast europejskich po takich wybrykach rozmaitych, no to świadczą o tym, że Europa już w zasadzie nie może upilnować własnych granic zewnętrznych, bezpieczeństwa na własnym terytorium i ta rewolucja to już nie proletariacka, ale międzyrasowa już po prostu płonie w Europie. To ja przypomnę, że 7 listopada Hamas, bojownicy, terroryści Hamasu wdarli się na terytorium Izraela i zabili prawie 1500 osób, po prostu wymordowali te osoby. I co ważne dla naszej rozmowy, bo nie mówię tego tak w oderwaniu od naszych wątków, od naszych tematów, co ważne, od razu po tej napaści Hamasu, po wymordowaniu 1500 Żydów, na ulicach europejskich miast przybysze i imigranci z państw muzułmańskich wiwatowali, świętowali z racji tego morderstwa. Natomiast to też ważne jest, żeby odnotować, że te procesy związane z masową migracją z Bliskiego Wschodu, czy generalnie z masową migracją, ale wiemy, o co chodzi, są nieodwracalne i na tym chyba też polega problem. Oczywiście, że tak. Tutaj trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wiele tych osób, które nabywały od wielu lat, ma pełnię praw obywatelskich, obywatelstwa tych państw. No a przede wszystkim, jak się okazuje, to często po prostu służby państw Unii Europejskiej nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa. No, jakiekolwiek akcje takie przeciwko przestępcom, powiedzmy sobie, z tych kręgów muzułmańskich, no to wywołują reakcję, że to są, prawda, akty rasizmu i tak dalej. Policjanci są karani, jeśli zaprowadzają porządek na ulicach, więc niedługo służby będą sparaliżowane. Jeżeli w Polsce takie były akcje przeciwko obrońcom naszej wschodniej granicy, że to byli wyzywani od najgorszych, prawda, przez rozmaitych tak zwanych aktywistów, zupełnie bezkarnie zresztą, co podkreślam, no to oznacza, że niedługo ta granica może być znowu rozszczelniona i to towarzystwo tu się wleje szerokim strumieniem. Wtedy będziemy, prawda, po 20 siedzieć w domu, pozamykani na cztery spusty, oprócz tych łotrów, którzy mieszkają w luksusowych dzielnicach w dużych miastach, zarządzanych przez tych proeuropejskich jeszcze opozycję tą rwącą się do władzy w całej Polsce. Także jesteśmy w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa i uważam, że tegoroczny Marsz Niepodległości odbyła się w szczególnym momencie i teraz kwestia, czy my się zorganizujemy i będziemy jeszcze w stanie bronić swoich praw obywatelskich, odwojować to, co się da, czy po prostu przetrwamy jako państwo, no to już wiemy, że nam tutaj mówią, że mamy nie mieć państwa. No to... Czy przetrwamy jako naród? To jest też pytanie. No właśnie, ciężko powiedzieć, czy na przykład Brytyjczycy mają jeszcze naród w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, czy to jest tylko jakaś wspólnota polityczna, wspólnota konsumentów, że tak powiem wprost.
Tak jest, no jak mówię, tutaj łatwo przykręcić śrubkę, no bo wszyscy są uzależnieni, prawda, od internetu, od spraw finansowych, wszyscy mają jakieś tam kredyty, pieniądze, prawda, już plastikowe. Także odciąć ludzi od możliwości funkcjonowania po prostu w godziwych warunkach są gigantyczne. Już się nie posługujemy w zasadzie, nie posługujemy się złotymi monetami, prawda, nie mamy ziemi, gdzie możemy sobie uprawiać jakieś tam ziemniaczki czy cokolwiek, hodować kurkę. Także państwo totalitarne może z nami zrobić wszystko. No i to w niektórych państwach już się działo, chociażby w czasie COVID-u. Niektórzy narzekali na te restrykcje w Polsce. No w takiej Kanadzie na przykład poblokowano konta buntującym się kierowcom. Ci ludzie po prostu nie mieli pieniędzy na jedzenie. No właśnie, jeszcze wracając do tej imigracji na sam koniec dosłownie, to może przybrać w pewnym momencie efekt domina, kiedy ci migranci, którzy masowo tu przybywają do Europy, jeżeli staną się obywatelami, to sami będą za jakiś czas w rządach, we władzach danych państw i będą decydowali o kolejnych falach migracyjnych, czyli będą mogli jeszcze bardziej rozszczelniać granice i pozwalać na to, żeby ich współrodacy przybywali jeszcze liczniej do danego kraju, bo to często jest tak, że te osoby, które przybywają do Europy właśnie z Bliskiego Wschodu, one nie nabywają nowej narodowości. One są patriotami swoich narodów i zachowują swoją narodowość. Tym bardziej, że nasza cywilizacja nie ma im do zaproponowania. No przecież oni widzą, jak wygląda życie młodzieży tej europejskiej. No, czy oni chcą być narkomanami, chcą, żeby ich siostry się łajdaczyły po nocy po dyskotekach? Kto widział brytyjskie ulice w weekend, to widzi, jak dziewczęta brytyjskie się zachowują. Są standardy, powiedzmy sobie, już poniżej, powiedzmy nawet prostytutek. To zwymiotowane dziewczyny, półnagie, roznegliżowane, leżące na trotuarach, to jest powszechny widok tamci. Czy Arab chce, żeby jego siostra tak wyglądała i żona? Czy on chce, żeby był jego brat narkomanem, tak jak Europejczycy? Nie chcą, nie gardzą tym, oni się brzydzą tego. To jest dla nich wstrętne. Dlatego nas nienawidzą i chcą nas zniszczyć, bo uważają, że my wszyscy tacy jesteśmy. No ale mają już w Polsce reprezentację polityczną. No Ochojska jeszcze, prawda, nie mówi tego wprost. Ochojska jest już reprezentantką polityczną tego towarzystwa. Obecna opozycja, która będzie tworzyć rząd ku naszej zgubie, jest reprezentacją polityczną właśnie tych ludzi, chcących zniszczyć naszą cywilizację, niszczącą nas. No i to Polacy wielu przyłożyło rękę, nie za srebrniki, a za kawałek pizzy. No to ja dlatego jestem strasznie smutny i w tym roku to akurat nie mam nastroju świątecznego. My na szczęście widzimy na ulicach Warszawy tysiące biało-czerwonych flag. Widzimy także flagę w tej chwili Gazety Polskiej, tak jak wspominałem niejednokrotnie. Na tym Marszu Niepodległości jest wielu klubowiczów Gazety Polskiej. To ważne, że różne środowiska tworzą ten marsz, biorą w nim udział. I zobaczmy, szanowni państwo, wypowiedź redaktora naczelnego Gazety Polskiej, a także telewizji Republika Tomasza Sakiewicza sprzed rozpoczęcia się marszu, sprzed wyruszenia manifestantów przed godziną 15 z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. Widać tutaj dziesiątki, ale raczej bardziej nawet setki tysięcy ludzi. Chyba jedna z największych manifestacji. Zobaczymy jeszcze zdjęcia z góry, ale to gigantyczne poruszenie i pewnie nie jest to przypadek. Ludzie są przejęci tym, co się dzieje, próbą ukradzenia nam Polski, ukradzenia nam niepodległości, ukradzenia nam wolności, oddania polskiej niepodległości w ręce polityków niemieckich i brukselskich biurokratów. Wielkie zagrożenie, któremu ludzie chcą się przeciwstawić. A jednocześnie pamiętają, ile nasi ojcowie włożyli w to, żeby tą niepodległość odzyskać. Pośród tych biało-czerwonych flag jest też bardzo dużo flag Klubu Gazety Polskiej. Transparenty Klubu Gazety Polskiej ciągną się przez setki metrów, są w różnych miejscach, to jest ten główny sektor, ale widziałem wzdłuż całego marszu, no to są tysiące klubowiczów. To jest, ruchy Gazety Polskiej są dzisiaj największym aktywnym ruchem w Polsce, jeżeli w ogóle nie w Europie. I w tej chwili rzeczywiście bardzo mocno zaczyna ich przybywać. Ludzie się zgłaszają, zakładają nowe kluby, widać, że jest taka potrzeba. Za rok Marsz Niepodległości będzie najprawdopodobniej odbywać się w zupełnie innych okolicznościach politycznych. Panie redaktorze, czy pan uważa w związku z tym, że rola Marszu Niepodległości wzrośnie, skoro będzie on niejako w dużej kontrze do aktualnych, za rok aktualnych rządów w Polsce? No to może być tak jak za rządów poprzednich Tuska, że to będzie jedyny przejaw
jedyny przejaw aktywności obywatelskiej widoczny, prawda, poza jakąś lokalną działalnością. Także to, tutaj trzeba tę inicjatywę poszerzać. Broń Boże nie dać jej skonsumować jednemu środowisku, które może się okazać no, zainteresowane politycznie, żeby tutaj to spacyfikować. Także to musi być inicjatywa różnych środowisk patriotycznych, zwykłych ludzi. No i trzeba się będzie organizować. Także moi drodzy, to jak mówię, zaczynamy roboty od nowa. Niestety, będąc Polakiem, nigdy nie można powiedzieć, że nasza rola się skończyła. To ja, mimo tego mojego osobistego przygnębienia wynikiem tych sfałszowanych wyborów, tym, co Bruksela chce z nami zrobić, to jednak czuję, że wiatr w żagle. Czas na taki znowu do roboty. Patriotyczny pozytywizm, mówi pan Marian Kowalski. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pan Marian Kowalski, publicysta, dziękuję. Był naszym gościem. Kłaniam się, panie redaktorze, a my za sekundkę będziemy gościć tutaj w studiu kolejnego gościa. Będzie nim pan Robert Bąkiewicz. Zachęcam do pozostania z Republiką.